Hejka, hejka, witam was w nowym odcinku. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family i zaczniemy sobie od paczki świątecznej, którą zamawiałam początkiem tygodnia i dzisiaj do mnie dotarła, więc sobie razem zobaczymy, co jest w środku. Tymczasem intro i lecimy z kolejnym dniem. Przyszła do mnie paczka z rzeczami świątecznymi. Na Instagramie zadawałam wam pytanie, co myślicie, że jest w tej paczce. Więc już wam tutaj pokazuję. O. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą zamówiłam, to dwa takie fartuchy świąteczne. Ja to zamawiałam na Allegro, widzę, że to jest z Homely. Pewnie jakieś, bo tutaj cena odcięta, więc pewnie jakieś powyprzedażowe rzeczy i tak dalej. Ale to jest właśnie taki mega, mega świąteczna krata. Tutaj mamy kieszonkę i zamówiłam takie fartuchy dwa, bo dla mnie i dla Krzysia, bo zazwyczaj gotujemy razem. Więc będą takie świąteczne. One są tutaj, o, można sobie je regulować jak się chce i są z tyłu prawdopodobnie wiązane. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o materiał, no to jest taka po prostu bawełna, w żaden sposób nie jest śliski, taki wiecie, odporny, że wszystko z niego ścieka, tylko po prostu tak, taki bawełniany, ale bardzo przyjemny. Planela, o, tak to się nazywa. I druga rzecz to pościel świąteczna. I ona jest praktycznie w tym samym kolorze, widzicie, że ten sam odcień. Bo ja generalnie chciałam zamówić pościel na H&M-ie. Tam była taka ładna pościel w kratę czerwoną. I jak była, potem była jakaś tam promocja, ja się cały czas zastanawiałam, no bo 200 tam parę złotych ona kosztowała i tak sobie myślałam, a dobra, może będzie jakaś wyprzedaż i coś tam. A, no i się wyprzedała. Wyprzedała się i gdy się ona wyprzedała, to ja stwierdziłam, że ja muszę ją mieć. Słuchajcie, 2 tygodnie czekałam, aż pojawi się ponownie. Jeszcze was na Instagramie pytałam, czy ktoś wie, czy się pojawi ponownie. Tak to jest. Przynajmniej z moim mózgiem, dajcie znać w komentarzu, czy wy też tak macie, że wiecie, nie wiem, czy czegoś potrzebuję, dopóki to się nie wyprzeda. Wtedy ja już jestem pewna, że tego potrzebowałam i to na bank, no nie? Więc tak to ze mną wygląda, dajcie znać, czy z wami też. No ale z braku laku wzięłam sobie tą i ona też jest z Homely. Kosztowała 160 zł. I wygląda tak, sobie ją... Ale ją otworzymy, kurde, jedną ręką będzie mi ciężko. I to jest taka bawełna satynowa, nie taka flanela jak to, tylko taka bawełna satynowa. Powiem wam moje przygody z pościelami świątecznymi. No wygląda całkiem fajnie, powiem wam. O, tu jakiś ten. Wygląda to całkiem fajnie. O, i ma zamek. Tylko fajnie, że ten zamek jest biały. Ja w ogóle nie rozumiem fenomenu białych zamków do ciemnych pościeli. Ale jest bardzo taka sztywna. Wrzucę ją do pralki chyba, żeby wpłynie do płukania trochę się zmiękła. Auć. Powiem wam moją przygodę z pościelami świątecznymi, bo mi powiecie, że 160 zł to dużo za pościel. No dużo i niedużo, płacimy za dobrą jakość, no to wszystko jest ok. W tamtym roku stwierdziłam, że kupuję sobie dwie pościele świąteczne, no bo to jest generalnie tak, że i tak w międzyczasie będę ją musiała prać, bo na pewno nie wytrzyma mi do świąt i jeszcze ją z 2 razy wypiorę. Dobrze, że teraz jest suszarka, to w momencie, w ten sam dzień, wiecie, rano piorę, wysuszę i zakładam wieczorem znowu. Kupiłam w tamtym roku dwie tańsze, one były dosłownie po 50 zł te pościele i kupiłam sobie jakieś reniferki i jakąś tam chyba kratę czy jakieś takie gwiazdki, no nieważne. Otwarłam, widziałam, że ona jest cieniutka, to jest mega grube, a ona była taka cieniutka, wrzuciłam słuchajcie do pralki i porobiły się na niskie obroty i tak dalej, wszystko tak jak było na metce, akurat to sprawdzałam, żeby było jak na metce, bo bałam się, że farbi i tak dalej. Wyjęłam i po prostu wyszły dziury, po prostu materiał się rozszedł, nawet nie na szwie, tylko po prostu materiał się rozszedł. No i co, poszły na ściery po prostu, bo do niczego się nie nadawało. W sumie z drugiej strony na ściery też bardzo średnio, ponieważ naprawdę kiepsko wchłaniały wodę. Więc ni w tupę, ni w oko, za przeproszeniem. Słuchajcie, jak fugowaliśmy kotłownię, to ja wykorzystywałam te właśnie pościele, żeby doczyścić płytki. Także do tego się nadały i powiedziałam, że nigdy więcej taniej pościeli, takiej ultra taniej, bo to po prostu, to jest tak, że płacimy mniej, a generujemy więcej śmieci, bo ona się w momencie rozpada. Ja jedną taką pościel za 50 zł kupiłam kiedyś, nie ma już tej aukcji, w ogóle nie wiem, albo podnieśli cenę, albo nie wiem, zwinęli się z interesem. Po prostu za dobre i za tanio. Ja po prostu piorę tą pościel i piorę, i piorę, i piorę i nic się z nią nie dzieje, no nie? Sorry za moje włosy, jakieś takie są
ulezane. I naprawdę służy już bardzo długo, bo ja jeszcze jak mieszkaliśmy w mieszkaniu, to ją kupiłam i to już jest chyba z 5-6 lat jak ją mam i nic się z nią nie dzieje. Natomiast z tamtymi to po prostu dziadostwo pierwszej klasy i powiedziałam, że te świąteczne pościele to są tak szyte hurtowo, żeby po prostu były na jedne święta i tyle. No i wydasz 100 i masz pościel na jedną święta 50 zł, no bo ja 100 mówię, bo dwie kupowałam. Ale wydasz 50 zł, masz na jedne święta, a tak wydasz nawet 150 i na pewno 3 święta. Przechodzisz w tej pościeli. Także ja ją idę wrzucić do pralki, słuchajcie. Otworzymy. Mega jest sztywna. Widzicie to? Mam nadzieję, że się tak trochę... No fajka sztywna. Mam nadzieję, że będzie dobra. Dobra, nie zapraszajmy. Może ta sztywność wynika z tego, że ktoś ją krochmali przed wysyłką. No nie wiem, nie wiem. Wypiorę ją razem... O, tutaj jeszcze właśnie tego szuka. Wypiorę ją razem z fartuchami. Dobra, szybki kurs czesania, jak to robi Marta. Fryzjer to ze mnie jest żaden. No dobra, jakoś tu będzie. Dobrze. Jeszcze przyszedł mi sweterek dla małego, bo mamy dwa takie swetry z reniferami i chciałam jemu kupić taki sam, żebyśmy mieli w trójkę te same swetry i zrobili sobie zdjęcia świąteczne. Natomiast identycznego nie znalazłam, ale ma ten sam wzór, tylko w jednym miejscu, więc Miki będzie miał trochę bardziej czerwony sweter. Więc zejdziemy sobie na dół, ja to wrzucę do pralki, tylko aktualnie mi się pierze. Więc czekajcie, bo tu ja nie widzę poszewek w ogóle. Gdzie są poszewki na poduszki? Dobra, wpadam w pewnego rodzaju panikę. Słuchajcie, tylko nie ma poszewek na poduszki. A są! Są, wypadły! Zobaczmy, czy są dwie, bo kiedyś kupiłam pościel 2x2,20 i miała jedną poszewkę, wyobraźcie sobie. Dobra, są dwie. Mogę być spokojna. I to są takie duże poszewki, zobaczcie, na duże poduszki. Bo ja w H&M-ie zamawiam pościel, suma summarum bardzo ją lubię, bo ona się i fajnie pierze, i fajnie jest przyjemna dla ciała, dla skóry. Ale te poszewki na poduszki są takie małe, że po prostu nam wchodzą poduszki te takie pamięcią, o. Ledwo do nich wchodzą, a takie puchate to po prostu wsadzić graniczyło z cudem. No te są z kolei bardzo duże, no ale to jest taki standardowy wymiar na normalne poduszki po prostu. Więc nie kumam, dlaczego w H&M-ie robią takie małe i w ogóle też zauważyłam, że część pościeli jest normalnie w jakichś H&M-owskich wymiarach. Więc to też takie dziwaczne. No, dobra, idziemy prać i potem będziemy zakładać tą pościel, więc zobaczymy, jak będzie wyglądać. Tylko gdy mały mi się obudzi, bo aktualnie śpi w pokoju. Dobra, idziemy do pralki. Słuchajcie, wszystko zabrałam? Wszystko zabrałam. Przysiedź długę. Cii, teraz cicho. Jak saper. No, to się mały obudził. Dobra, słuchajcie, jedno pranie mi się wyprało, więc sobie je przełożę do suszarki. O, ale pachnie. Słuchajcie, ostatnio w ogóle dostałam komentarz na Lesie, jak wystawiałam rzeczy, że pani napisała, że super ubrania super zadbane i tak dalej, co mnie bardzo cieszy. I w tym komentarzu mi napisała, że wszystko fajnie, ale bardzo by prosiła o namiar, jakiego płynu do płukania używam, bo pięknie pachniało. Bo wiecie, staram się wyprać te ubrania mimo wszystko, zanim je wyślę. I słuchajcie, mój ulubiony płyn do płukania to ten. Powiem wam, że miałam i kokolino jakieś pomiędzy i dla Mikołaja mam ten, ale powoli przechodzimy już na zwykły płyn, tylko chcę to wykorzystać. I ten najładniej pachnie, wytrzymuje też suszarkę, więc super. Tutaj wszystko wyjęłam. Idę wam pokazać ten sweterek jeszcze, który małemu kupiliśmy. Wezmę pranie i nałożę drugie. O, małe już płacze, więc zaraz będę musiała tam iść. O, słuchajcie, taki. I my mamy takie duże swetry z tym, w tym kolorze, a mały będzie miał mały. Dobra, tutaj jeszcze pranie mam jakieś. Załaduję pralę. I idziemy do Mikiego. Metki muszę pościągać. Metek nie pościągałam. Dekiel. Dobra, teraz muszę wygrzebać ten drugi fartuch. Cześć! Fartuchy kupiłaś? No. Dobre? No, takie. Świąteczne. No, fajnie. Kopiorę wszystko, bo to twarde. To też pański? O, tutaj myślałam, że to kulka, a to... Dwa takie same kupiłam, kochani. Uniwersalne. Utra.
trochę się wymyła. Zapomniałam dać ochronę przed zagnieceniami. No to mam. Słuchajcie, fail życia. Razem z tą pościelą dałam również fartuchy do prania i do suszenia. Wyglądają jak fartuszki dla dziecka. No to to jest druga rzecz, która mi się skurczyła w pralce. No to na Mikołaja w przyszłym roku będzie jak znalazł. I Alitę też. Zrobię im z tego kubraczki. 6 dych za fartuch. 5 dych. 5 dych za fartuch. Po prostu... No był duży. To tak. Ale tylko tak nawet... Nie da się go naciągnąć nawet. On zjadł mnie. No. Dziwne. Dziwne. Super. Siniak. 5 dych za jeden fartuch, chcę wyobraź. 5 dych? 5 dych. Co na dni? Jakie żałosne. Jezus, jakie żałosne. A nie ma tu metki, że nie suszyć? Nie wiem. Znaczy, no nie mogę reklamować, bo pewnie jest metka nie suszyć. 40 stopni? No, to tak prałam. No jest nie suszyć, jest. Także zwracajcie uwagę. Nie chlorować, nie suszyć bębnowo, no. No, no to ja wysuszyłam, więc wiecie już, że nie wolno suszyć. Nie czyścić chemicznie. Fartuch. To czym to wyczyścić? Wodą? No. Super. Okazuje się, że nie wszystko trzeba suszyć w suszarce. Moja wina, no bo piszę na metce, jak na każdej metce każdego ubrania nie suszyć w suszarce. No to takie zabezpieczenie, więc... No niby moja wina. Nie wiem jak... Z drugiej strony fartuch, który możemy prać w maksymalnie 40 stopniach, gdy będzie od tłustych plam czy coś tam. No nie wiem, mamy fartuchy i nic się z nimi nie dzieje i piorę jak leci z dżinsami, z czymś tam i ze wszystkimi, nawet z jakimiś ciemnymi ręcznikami na 90 stopni je dawałam, bo było mocno zabrudzone te fartuchy, a tutaj to nie wiem, chyba do sesji świątecznej te fartuchy zrobię. Możemy zrobić Alitce kubraczek. Dalej spokojnie masz swój. Jest w suszarce. Alita, nie jesteś zbyt zadowolona z tego tytułu. Gdzieś fajny masz kubraczek. Ty. Zahipnotyzowana. No już powiem wam, że te fartuchy to mogli zrobić z tego samego co pościel. Miałoby to więcej sensu, nie? Kolorystycznie to samo, ale jednak materiał całkowicie inny. Trochę się zasmuciłam, sobie myślę, tak fajnie, będziemy pierniczki robić, będę miała takie fajne, takie same fartuchy, no to mam. Tylko żałuję tych pieniędzy, bo stuwa nie moja, nie? Że ani reklamacji, ani nic, no bo moja wina. Podkreślam, że moja wina, co nie zmienia faktu, że jestem wściekła.